Dobry wieczór. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. Zapauzujcie, może zróbcie kakao, obierzcie sobie mandarynki. Wujek Dawid chce wam o czymś opowiedzieć. Kacper, włączysz jakąś przytulną muzykę? Nie no, bez przesady, nie aż tak przytulną. Kacper, wyjdź. Dziękuję. Jakiś czas temu udzieliłem się w materiale Wojtka na naszym kanale. W tym materiale o grach, które nie mają konkurencji, a powinny. Wpadłem, żeby powiedzieć o Pokémonach, a konkretnie o tej głównej serii gier, od której wszystko się zaczęło i wokół której cały Pokémonowy świat się kręci. Obserwuję ją od prawie samego początku. Jako dzieciak, jeszcze przed erą powszechnego internetu, dostałem od kolegi z podstawówki dyskietki z romami i emulatorami. Znamy się już trochę i wszyscy jesteśmy poważnymi ludźmi, więc nie muszę tutaj chyba nikomu tłumaczyć, że to były inne czasy, że nie pochwalam piractwa i takie tam. Myślę, że mogę bez mrugnięcia okiem powiedzieć, że Pokémony zmieniły moje życie. Grałem w gry już wcześniej, ale dopiero przy Pokémonach zarywałem, no nie nocki, bo miałem z 10 lat, ale dobrze pamiętam dzień, w którym wstałem wieczorem od komputera i zorientowałem się, że właśnie wpakowałem w Pokémon Yellow 9 godzin i że dokładnie tak powinno wyglądać życie. Na tym oczywiście nie skończyła się moja przygoda, bo jakiś czas później radośnie emulowałem jeszcze Pokémon Ruby, a potem to w ogóle dostałem używanego Game Boya Advance i moją pierwszą grą kupioną za własne pieniądze od nowości były oczywiście Pokémony, a konkretnie Leaf Green. Ten Leaf Green. Ponad 300 godzin na liczniku, z czego pewnie z połowa z lampką pod kołdrą, bo pierwszy Game Boy Advance nie miał poświetlenia, a mama kazała spać. Zdarzyło mi się z tą zaświeconą lampką zasnąć pod kołdrą, więc można powiedzieć, że Nintendo prawie mnie zabiło. Ale też zapewniło prawdziwą obsesję na lata i chociaż z każdą kolejną generacją ta obsesja powoli topniała, to Pokémony zawsze miały w sobie to coś. I na tym na chwilę chciałbym się skupić. To coś to takie dwa słowa, których używają ludzie leniwi, żeby opisać atrakcyjną cechę, której nie chce im się analizować. Mówią, Bastian ma w sobie to coś. Nie da się tego scharakteryzować od razu, zauważyć na pierwszy rzut oka, o co tak właściwie chodzi. Trzeba dłużej pomyśleć. Czy tym czymś Bastiana są dobrze dopasowane proporcje elementów twarzy? Być może. Czy chodzi o to, że wygląda jak Adam Drzewicki z Matura to bzdura? Na pewno trochę. Jak? I z innej beczki. Pepsi ma to coś. Tym czymś jest 10 łyżeczek cukru na szklankę napoju. W przypadku Pokémonów to o tyle istotna kwestia, że to coś stanowi tak 90% wartości tej marki. Bastianowi można by odebrać podobieństwo do Adama Drzewickiego i nadal broniłby się naturalnym, niewymuszonym urokiem osobistym. Z Pepsi da się wyciągnąć cukier i Pepsi Max nadal jest smaczniejszy od coli. Jestem bardzo zawstydzony w tym momencie, nie wiem co mam powiedzieć. Cicho. A gdyby z Pokémonów wyjąć to coś, nie zostałoby nic. Dzięki temu czemuś ta seria może pozwolić sobie na wiele, na przykład na skandaliczną jakość techniczną gier. Nie ma żadnego dobrego wytłumaczenia dla faktu, że Xenoblade Chronicles 2, gra wydana w 2017 roku na Switchu, mogło wyglądać tak i ludzie i tak narzekali. A tegoroczne Pokémony 5 lat później wyglądają tak, a przy tym działają ledwo akceptowalnie. Przypominam, jak zawsze w takiej sytuacji, że to najlepiej zarabiająca marka kulturalna w historii. Lepiej niż Myszka Miki, Gwiezdne Wojny czy cały Marvel. Nie ma dobrego wytłumaczenia, bo jedynym jest właśnie to coś w samej koncepcji Pokémonów, co sprawia, tak jak napisałem w swojej recenzji ostatniej odsłony, polecam, cdaction.pl, co sprawia, że można wokół samej tej koncepcji zbudować totalną wydmuszkę. A i tak świetnie się sprzeda i zbierze całkiem wysokie oceny. Wspomniałem, że to coś to słowa dla leniwych ludzi, którym nie chce się analizować i opisywać tego czegoś prawidłowo. Rzecz w tym, że w przypadku Pokémonów to coś jest wyjątkowo nieuchwytne. Wydaje się, że gdyby dało się tak łatwo scharakteryzować, dlaczego Pokémony są aż tak popularne, to w końcu komuś udałoby się stworzyć dla nich sensowną konkurencję. No bo patrzcie, nie były nią Digimony, Yokai Watch, Medaboty czy taki Beyblade. Wbrew temu, co powiedzą wam niektórzy ludzie w internecie, nie jest nią Toem, którego nazwę w ogóle musiałem sobie najpierw przypomnieć. Nie będzie nią Dokkevi. I nie ma znaczenia jakość pomysłu ani wykonania. Możesz zrobić naprawdę dobrą grę, czerpać z Pokémonów garściami, wymyślić setki stworzeń o interesujących designach. Nawet lepiej, niech da się im wymieniać części, a anime niech będzie autentycznie zabawne, ale z takim inteligentnym humorem. Albo w ogóle zrezygnujmy ze stworków. Mogą sobie być choćby i bączki, ale niech to nadal będzie u podstaw to samo, co w Pokémonach, czyli świat z totalną szajbą na punkcie efektownych i emocjonujących pojedynków. To nic nie da. Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Takich prób odtworzenia tego
tego sukcesu było mnóstwo. W zasadzie cały czas są podejmowane i nawet jeśli któraś marka go odniesie, to przy popularności Pokemonów będzie to co najwyżej sukcesik. Wydaje mi się, że wiem, czym jest to Pokemonowe coś, ale podtrzymam was jeszcze chwilę w niepewności. Dobrym punktem odniesienia jest inna marka zbudowana wokół tego czegoś. Harry Potter. Nie będę długo mówić o Hogwarts Legacy, bo pieprzyć J.K. Rowling, ale na punkcie książek z uniwersum Harry Pottera też miałem obsesję. Ja i miliony innych dzieci. I prawie wszyscy z nas marzyli, żeby przez chwilę żyć w tych wspaniałych światach. W przypadku Pokemonów wierzyliśmy, że za parę lat to te gry pokemonowe będą już w trzech wymiarach i takie realistyczne i będzie można latać na tych latających i robić grilla z tymi ziejącymi ogniem. Tak samo ze światem Harry'ego Pottera. Całe moje pokolenie dzieli się na ludzi, którzy 10 lat temu wrzucali na fejsa demotywatory typu mam 21 lat, a nadal czekam na swój list z Hogwartu. Oraz takich, którzy podobnie jak ja gardzili normikami i ich głupimi demotywatorami, ale jakby pewnego dnia przyleciał do nich Hagrid, to po 10 minutach byliby spakowani i gotowi do porzucenia tego kraju smutnego jak pizd. I mówię o tym dlatego, że niedawno zobaczyliśmy Hogwarts Legacy, grę, która ewidentnie zrealizuje wiele tego typu marzeń. Nie tylko jedzie na tym czymś, ale też no, sprawia wrażenie po prostu gry zrobionej przez kompetentnych ludzi. Tymczasem Pokemony to, jak wspomniałem w materiale Wojtka, złota kura z chowu klatkowego, która będzie znosić złote jajka nawet pomimo okropnego traktowania i to z narzuconym rygorystycznym harmonogramem. Od tego, czy Game Freak wyda na czas nowe Pokemony, zależą losy ogromnego biznesu gry karcianej, którą kocham, ale o tym może kiedy indziej, anime lecącego cały czas, bez przerwy, od 25 lat i liczącego już ponad 1100 odcinków, filmów, a niedługo i serialu z aktorami, masy innych gier, ale też gadżetów, zabawek, których jest tak wiele, że w Japonii musieli postawić osobne sklepy, żeby to wszystko sprzedawać. Byłem, polecam. Dlatego jak zawsze apeluję o to, żeby w tej sytuacji obwiniać ludzi na górze, a nie na dole. To ciśnienie wydawców, żeby wydawać kolejne gry bez przerwy, niemal rok w rok i napędzać tę całą maszynę, sprawiło, że twórcy nie mają czasu zrobić tej gry, o której wszyscy marzymy od dzieciństwa. A przynajmniej tak było do niedawna. Wiele złego można powiedzieć o Pokémon Legends Arceus. Parę minut temu sam się nie powstrzymałem, bo trzeba przyznać, że co prawda kierunek artystyczny trochę ratuje tę grę, ale no to miejscami nadal wygląda tak źle, że nie wiem jak wam, ale mnie byłoby wstyd coś takiego wydać. Niemniej jednak wydarzyła się rzecz niesamowita. Legends powstawało co najmniej 3 lata, a nie 10 dni roboczych i tak bardzo widać, że taki dłuższy cykl produkcji się opłaca. Mówię dłuższy, ale powiedzmy sobie szczerze, 3 lata w tych czasach to nie jest jakiś imponująco długi czas pracy nad grą. Większość dużych tytułów potrzebuje tego czasu mnóstwo, dlatego takie Call of Duty już od dawna tworzone jest przez 3 różne studia na zakładkę. Raz Infinity Ward, raz Sledgehammer, a raz Treyarch. Game Freak aż tak dużego szczęścia nie miał, ale powiedzmy, że trochę go skosztował, bo w zeszłym roku ukazał się remake Pokémon Diamond i Pokémon Pearl. Remake stworzony właśnie nie przez Game Freak, tylko przez zewnętrzne studio. Remake tak ubogi, że ja się obraziłem i nie zagrałem, ale 14 milionów ludzi najwyraźniej nie, a właściwie to więcej, bo to dane na 31 grudnia zeszłego roku. W każdym razie była to kolejna gra Pokémon zrobiona po taniości, która zarobiła masę kasy. No ale dzięki niej Game Freak miał więcej czasu i wykorzystał go ewidentnie nie na poprawę technicznych czy wizualnych aspektów, tylko na dopracowanie rozgrywki. A dopracował ją tak, że wyszła im cholernie dobra produkcja. Okej, to nadal nie jest gra, która broniłaby się, gdyby wyciągnąć z niej Pokémony. Nadal potrzebuje tego magicznego czegoś. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna czuć, że gra Pokémon nie żeruje na tej genialnej, niepodrabialnej najwyraźniej koncepcji, tylko ją wspiera. Na przykład dobrze przemyślanymi mechanizmami. Pod wieloma względami Legends jest zaprzeczeniem standardów, których od lat trzymano się kurczowo. Nie jest to jeszcze w 100% otwarty świat, ale nigdy wcześniej nie dostaliśmy tyle wolności w kwestii eksploracji czy ściśle związanego z tą eksploracją rozwoju naszej drużyny. Dosłownie pierwszy raz od jakichś 20 lat można poczuć, że naprawdę odkrywa się ten świat. Tam widać chyba. Cały czas, czy nie? Dać się trochę. Czekaj, to było tak sobie. No, za bardzo. Że żyje się w nim, jest się jego częścią i że są jego częścią same Pokémony, bo od teraz, czy to dzikie, czy nasze własne, nie stanowią już tylko elementów menu i osobnego ekranu walki. Do tego pętla rozgrywki jest świetna. W Pokémonach nigdy tak naprawdę nie chodziło o złapie wszystkie. Oszukał was marketing, bo to ludzie od marketingu wymyślili to hasło i ten nacisk na łapanie wszystkiego. Zawsze chodziło bardziej o przygody u boku wybranych kilku stworów. Kompletowanie Pokédexu było zabawą dla nich licznych, zwłaszcza, że w czasach takich Game Boyów, żeby uzupełnić Pokemonową encyklopedię, musiałeś mieć co najmniej dwoje znajomych z Game Boyami i tą drugą wersją gry, ale nawet tutaj chodziło raczej o wprowadzenie elementu społecznościowego do Pokemonów, sprawienie, że zawrzesz nowe przyjaźnie skupione wokół kieszonkowych stworków. Łapanie wszystkiego, co popadnie, zaczęło się tak naprawdę dopiero przy Pokémon Go i było to bardzo gierkowe. Zresztą pamiętacie pewnie te memy o łapaniu tysięcy stworzeń i przerabianiu ich na cukierki. W Legends Arceus jakimś cudem udało się sprawić, że rozgrywka
rozgrywka kręcąca się wokół uzupełniania encyklopedii nie nudzi się ani przez chwilę. Dodam, że chodzi o taką prawdziwą encyklopedię, taką książkową, bo akcja rozgrywa się w pokemonowym odpowiedniku XIX-wiecznej Japonii. Recenzję Legends Arceus napisałem bodajże po niecałych 30 godzinach gry, a od tamtej pory, co praktycznie nigdy mi się nie zdarza, spędziłem w niej drugie tyle, mam uzupełniony prawie cały Pokédex i nadal bawię się świetnie. A byłem pewien, że to się już nigdy nie wydarzy, że z roku na rok, z odsłony na odsłonę, będę tylko coraz bardziej zgorzkniały i rozczarowany tym, jak marnuje się gigantyczny potencjał. Nawet pisząc zapowiedź gry do CD Action, nie kryłem, że nie wierzę w tę grę, że wyjdzie bezpieczna produkcja, która świetnie się sprzeda, ale zawiedziony będę i ja, i każdy, kto oczekuje od tej serii chociaż odrobiny ambicji. Myliłem się. Bardzo. I bardzo się z tego powodu cieszę. A co dalej? Nadchodzi nowa generacja. Okazuje się, że The Pokémon Company chyba samo nie do końca wierzyło w aż taki sukces Legends Arceus. Bo zamiast zrobić do niego jakieś DLC, w tym roku wydadzą kolejny, tym razem pełnoprawny sequel w pełnoprawnym, otwartym świecie. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie i jakie elementy Pokémon Legends Arceus w ogóle przedostaną się do tej głównej serii. Pewne są tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, nadal będzie wyglądać jak gra z lat 2000, a po drugie, odzyskałem nadzieję na to, że rozgrywka nam to bardzo sowicie wynagrodzi. Nierozwiązana pozostała jeszcze jedna kwestia. Czym jest to coś w przypadku Pokémonów? Dlaczego nikomu nie udało się jeszcze powtórzyć tego sukcesu? Gdyby chodziło wyłącznie o takie rzeczy jak fajne projekty stworków, kolekcjonerstwo albo cała ta koncepcja zwierząt tylko mądrzejszych i fajniejszych, to prędzej czy później ktoś z powodzeniem by to skopiował. Wydaje mi się, że nie ma w tym żadnej magii. Pokémony były po prostu pierwsze. Zrodziły się z istniejącego, sprawdzonego pomysłu. W Japonii dzieciom zdarzało się zbierać robaki i kazać im ze sobą walczyć, ale w grach i w ogóle w całej międzynarodowej kulturze była to zupełna nowość. To wystarczyło, żeby seria zdobyła popularność i to na tyle dużą, że dzisiaj każdą potencjalną jej konkurencję opisujemy słowami coś jak Pokémony. Przydałaby się jakaś puenta i to najważniejsza w zasadzie już wybrzmiała. Mam 32 lata i nagle odzyskałem wiarę w Pokémony. Pewnie jeszcze mnie ta wiara ugryzie w dupę, a wtedy bądźcie przy mnie, żeby mnie pocieszać w komentarzach. Do zobaczenia. Ja będę przy tobie za te ładne komentarze na mój temat. O, widzisz, miło mi. Widzisz, a ty taki niemiły dla mnie dzisiaj byłeś, a ja tak sobie myślałem, ach ty...